Да, чело от тего, że parę lat temu ja poszedłem z moim mońkiem, on miał wtedy może 10 lat na spacer i nagle przy hotelu europejskim on zbladł jak stół, trącił mnie i powiedział: Tatuniu Rubinstein. Który Rubinstein? Pianista Artur Rubinstein. I on mi pokazał wychodzić z wytwornej limuzyny młodego, eleganckiego człowieka w starszym wieku i mnie zatkało. I ja momentalnie do niego podszedłem i mówię: Panie Rubinstein, czy pan doprawdy jesteś mistrzem Arturem Rubinsteinem? Tak jest. I to jest pański własny samochód, ta cytryna deluxe? Mój. I to jest prawda, że pan bierze $500 za koncert? Prawda. I to fakt, że w Londynie, w Barcelonie, w Rio de Janeiro i w Buenos Aires pan zarabia na tych koncertach takie wielkie pieniądze? Fakt. Jak ja to wszystko usłyszałem, to powiedziałem mu dziękuję, a Mońka wrżnąłem dwa razy w mordę i krzyknąłem: Słyszysz? Będziesz się teraz uczyć grać na fortepianie czy nie? I od tego się zaczęło. Co prawda to on już przedtem trochę się uczył, ale tylko gamy, 500 palcówki i w ogóle te wszystkie rzeczy, co państwo znają. I dopiero moim rymcem w pysk ja obudziłem w Mońku to prawdziwe, to szlachetne zamiłowanie do matki muzyki. On zaczął się uczęszczać 3 razy na tydzień do profesora Bumke i profesor Bumke zaczął do mnie chodzić 6 razy na tydzień po pieniądze, a chociaż mu ich nie dawałem, to mnie nie było żal tych pieniędzy, bo ja widziałem przyszłość dziecka. Rio de Limuzina, $500, Venus Arthur i tak dalej. I po roku się okazuje, że dziecko jest wunderkindus, wytruos, że ma z Bożej laski Bożą iskrę, że ciocia Pipermentowa się zlała łzami, jak go słyszała, a ona się zna, bo jej szwagier Cejtkis ma sklep gramofonów, że cały Rubin Arthurstein może się ze swoim Rio de Barcelonden schować się przed moim mońkiem do swojej cytryny i tam mu buty czyścić, że jednym słowem Monik jest fenomonik, i fenomoniuszek, jakiego od czasu do czasu nie było. Bumke jest nieprzytomny, zachwyca się i skarży mnie do sądu o zaległość. Sąsiad z dolu się zachwyca i mnie skarży o zakłócenie ciszy z powodu on nie śpi 7 dób z rzędu na tydzień, bo Monik gra od rana do świtu. Przedstawiciel firmy Bebelstein się zachwyca i mnie skarży, że ja nie wpłaciłem 1 raty za fortepian, ale ja to wszystko znoszę i nie płacę, bo moje blade dziecko z godziny na godzinę jest coraz większy Beethoven i Fittelberg. I nagle wybucha konkurs na Chopin. Tak zwany jury, pisze się jury, nie dopuściło mojego mońka do jego Rio de Triunfo, ale ja się nie martwię. Daj mi Boże co miesiąc tyle zarobić, ile ja zarobiłem na totalizatorze, co ja tam urządziłem w filharmonii. Na tego Węgra i tego ruskiego z Paryża to ja postawiłem i w zwyczajnym, i po francusku. I przyszli pierwsi. A co najlepsze, Bumkę tyźnie stawiał na Mońka i także jest grubo wygrany. Adio, do zobaczenia w Rio.